Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Andrzejem Zapałowskim. Witaj, Andrzeju. Dzień dobry, witaj, Rafale, witam serdecznie Państwa. Andrzeju, pytanie pierwsze: sytuacja za naszą wschodnią granicą na terenie Ukrainy. Niektórzy twierdzą, że wreszcie tam jakieś kontrofensywy ruszyły. Inni twierdzą, że się nic nie zmienia, a czas biegnie nieubłaganie, mniej więcej za miesiąc pod koniec września, na początku października mogą się już zacząć te nazwijmy to roztopy, prawda? Błota, które potrwają aż do, do mrozów, czyli aż, aż co najmniej do stycznia, w styczniu pewnie lutym będzie ziemia zamrożona, a potem znowu wiosenne roztopy, czy to oznacza, że kolejny sezon. Wojenny 2023, nie doprowadził do jakiegokolwiek rozwiązania. Żadna ze stron nie przechyliła szali na swoją korzyść. O, tak, te wszystkie założenia były bardzo entuzjastyczne. Ja zresztą wielokrotnie tutaj u ciebie mówiłem o tym na antenie. Na ten teatr działań wojennych trzeba patrzeć. Z punktu widzenia strategicznego, nie operacyjnego, jak wielu komentatorów na to zwraca uwagę, trzeba patrzeć na. Inżynieryjną rozbudowę terenu, umocnień, trzeba patrzeć na potencjały, trzeba patrzeć na zasoby, którymi dysponują strony i, i trzeba patrzeć przede wszystkim na geografię, ukształtowanie terenu i możliwości. Więc jeżeli ktoś nie widzi tego, to, to po prostu tylko życzeniowość wskazuje we wszystkich swoich, że tak powiem, opiniach czy w cudzysłowie ekspertyzach. Co trzeba stwierdzić? Ukraińcy do tej ofensywy przygotowali około 9 brygad, różnie to się mówi około 30 tysięcy żołnierzy którzy mieli uderzyć poza jednostkami znajdującymi się na froncie bądź tuż przy froncie, gdzie były odwody. Takie przełamanie, taką ilością żołnierzy mogło nastąpić w jednym, maksymalnie dwóch punktach. Ukraińcy wykorzystali swoje jednostki na całej rozciągłości frontu, czyli ponad tysiąc kilometrów. Trzeba pamiętać o tym, że biorąc pod uwagę granice rosy, rosyjsko-ukraińską i granice y, ukraińsko-białoruską, to domniemany front może mieć jeszcze dwa tysiące kilometrów. I tam Ukraińcy muszą też trzymać pewne odwody, chociażby symboliczne. W związku z tym, jeżeli Ukraińcy zdecydowali się na uderzenie głównie na południu w kierunku Chersonia, czyli w tym miejscu, gdzie Rosjanie od początku przewidywali, że będzie uderzenie, i, to, i te przecieki także z Waszyngtonu były sygnalizowane, Rosjanie tam zbudowali. Trzy linie bardzo głębokie umocnień y, y, pasów obrony, w tym bardzo dobrze y, nasycony minami, innymi środkami, y, że tak powiem, paraliżu, y, ataku, y, pola minowe, i inne pasy przesłaniania. Doszło do jakiej sytuacji? Mianowicie Ukraińcy koncentrowali się i to nie rzucili od razu całych sił, bo zgodnie ze sztuką wojenną, atak przyłamujący powinien po prostu dojść do niego w ciągu dwóch, trzech dni od czasu uderzenia. I, i, i tutaj Zdobycze terytorialne nie, nie powinny być dzienne tam kilkaset metrów, tylko 10 do 20 kilometrów. Oczywiście to się nie stało. Ukraińcom zeszło prawie dwa miesiące na w, w pewnych punktach przełamaniu pasa, przesłaniania i dojście do pierwszej linii obrony. Powtarzam, to jest tylko pierwsza linia obrony rosyjskiej. I tutaj już w ostatnich tygodniach Rosjanie, Ukraińcy rzucili swoje najlepsze brygady. Więc jeżeli nawet są informacje, że w pewnych miejscach przełamano pierwszą linię obrony, nie wiem na ile to jest prawda, to są jeszcze dwie linie obrony. A także, także pamiętajmy o tym, że Rosjanie mogli po prostu umożliwić przełamanie tej pierwszej linii obrony po to, żeby oddziały ukraińskie weszły w pewien worek, który zostanie zamknięty w formie okrążenia. I to jest pierwsza rzecz. Jednocześnie Rosjanie przystąpili do ograniczonej ofensywy na północy w rejonie Kupiańska, czyli blisko bliskowodu harkowskiego, czy wprost na terenie owodu harkowskiego. Jednocześnie trzeba pamiętać, że tak jak Ukraińcy mieli w odwodach powiedzmy no, powiedz, bądźmy bardzo optymistycznie 50 tysięcy żołnierzy, to Rosjanie mieli dwa razy tyle do przełamania na liniach głównego uderzenia czyli pasy przesłaniania pierwsza linia obrony Ukraińcy powinni mieć przewagę minimalną 1 do 5 mieli maksymalnie 1 do 2 czyli po prostu to świadczy o tym że to jest Próba naruszenia pasa przesłaniania pierwszej linii obrony, i to daje, że tak powiem, bardzo minimalne perspektywy przełamania tych sił. Jednocześnie trzeba pamiętać, że Rosjanie cały czas mają bardzo duże odwody, które mogą po prostu użyć na innych kierunkach. I kończąc ten krótki wywód, chcę zwrócić uwagę na jedną jeszcze istotną rzecz. O której tutaj wspomniałeś, mianowicie czas działań operacyjnych w terenie skończy się gdzieś tak za półtora miesiąca, gdzie nastąpią opady i z uwagi na teren po prostu poza traktami, poza drogami utwardzonymi, będzie bardzo ograniczona możliwość stosowania. Wszelkiego typu ciężkiego sprzętu w terenie otwartym, więc tutaj do rozstrzygnięć musi do, dojść w ciągu półtora miesiąca. Dlatego Ukraińcy rzucają w tej chwili swoje najlepsze odwody. I, i, I z drugiej strony, należy oczekiwać, że jeżeli Rosjanie, zapa jeżeli zapadła decyzja rosyjska o uderzeniu po prostu dużą ofensywą na kierunku styczności walk, czy też poza stycznością walk, może dojść do sytuacji, w której w rzeczywistości Będziemy mieli do czynienia z dużą ofensywą rosyjską i Ukraińcy muszą sobie zdawać z tego sprawę, więc jeżeli dojdzie do takich działań, będą musieli wycofać. Swoich żołnierzy. Ja tutaj jeszcze wspomnę tylko, że ostatnie informacje mówią, że Rosjanie przyjechali do Brześcia na ćwiczenia Zapad 23, czyli następuje koncentracja, trudno mi powiedzieć, jakich sił rosyjsko-białoruskich na kierunku można powiedzieć tutaj styczności. Białorusko-Polskiej granicy, czyli w kierunku równego. Więc możemy mieć pod koniec lata do czynienia z bardzo dużą ofensywą rosyjską. Pytanie, czy ona nastąpi, to jest decyzja, oczywiście nie wiem, czy zapadła, czy może zapaść w Moskwie. No właśnie, skoro mówimy o e, ćwiczeniach Zapad 23. Na terenie Republiki Białoruskiej, w pobliżu granicy z Polską. Jakbyś ocenił i skomentował powstawanie tego nowego zgrupowania wojskowego polskiego przy granicy białoruskiej? Niektórzy twierdzili, że to jest związane z obecnością grupy Wagnera. Moim zdaniem to tylko może być pretekst, bo tak naprawdę myślę, że jest to jakieś rozwiązanie przewidywane nawet na, na dłuższy czas. Jak oceniasz, czy, czy, czy jest konieczność tworzenia tego typu zgrupowania przy granicy białorusko-polskiej? Przede wszystkim zwróćmy uwagę na jeden podstawowy czynnik. Dwa lata trwa presja migracyjna nacisku z kierunku białoruskiego na Polskę. Oczywiście trwa na Litwę i także Łotwę. Ale jeżeli chodzi, czyli musimy założyć, że ta forma będzie miała w jakiejś perspektywie stały, że tak powiem, będzie to stały czynnik, który będzie destabilizował granice. W związku z tym tutaj należy wzmocnić nasze siły. Oczywiście te wszystkie zapowiedzi budowy dużych czy te pierwszej dywizji legionów na kierunku Przesmyku Suwalskiego to jest że tak powiem decyzja która będzie miała swoje że tak powiem urzeczywistnienie najszybciej gdzieś tak do końca 2030 roku więc tam tylko powołano dowództwa i tyle. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że w wojskach operacyjnych mamy bardzo duże braki, jeżeli chodzi o żołnierze zawodowych. Także po prostu tutaj szału nie ma, jeżeli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej. Raz, że założenia są zbyt minimalistyczne, to znaczy, my powinniśmy w ogóle system zupełnie inaczej ułożyć Wojsk Obrony Terytorialnej i nie zakładać tam 57 tysięcy żołnierzy, tylko to powinny iść po, po prostu kilka razy większe liczby. I teraz, jeżeli mamy sytuację takiej destabilizacji granicy polsko-białoruskiej, więc musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w tym przypadku będzie nacisk po prostu stały i straż graniczna nie ma możliwości kadrowych samodzielnie zabezpieczyć bezpieczeństwa tej granicy. Więc po prostu musimy wzmacniać te jednostki na tym kierunku. I nie jest to, że tak powiem. Celowe, tak jak to się stało, przerzucenie części 11 i 12 dywizji, czyli z zachodu przerzucono część żołnierzy, ponieważ tutaj widzimy, że tych żołnierzy będziemy musieli utrzymywać miesiącami, a nie można po prostu, tak jak w warunkach wojennych, oderwać całych po prostu tysięcy żołnierzy od rodzin, miejsca zamieszkania, jeżeli nie mamy stanu wojny. Więc tutaj na kierunku wschodnim. Musi być pilna rozbudowa infrastruktury i też Wojsko Obrony Terytorialnej, bo one są przewidziane. Oczywiście były szumne zapowiedzi. Na wzór KOP-u, czyli Korpusu Obrony Pogranicza utworzenia w ramach obrony terytorialnej komponentu ochrony pogranicza, tak ta się nazywa. I tutaj do tego przewidziane są brygady w Hełmie, czyli Nadburzańska Dodatkowa Brygada i Brygada Przemyska oraz ewentualnie Brygady, które graniczą na kierunku wschodnim. Tylko trzeba powiedzieć sobie wprost, że to wszystko trwa zbyt wolno. Po pierwsze. Po drugie, że jest tam, nie chcę mówić o szczegółach, wiele nieodpowiedzialnych decyzji, ponieważ tutaj powinny być przerzucane. Całe już pododdziały, które działały dotychczas, a nie, że tak powiem, formowanie, rozformowywanie. Nie wiem, czy ktoś to w ogóle nadzoruje z dowództwa WOTU, czy też z Ministerstwa Obrony Narodowej, bo po prostu. Jednostki, pododdziały, które były gotowe do użycia, po prostu wprowadza się bardzo duże zamieszanie i to w sytuacji dużego zagrożenia na kierunku wschodnim, i to jest skrajnie dla mnie sytuacja nieodpowiedzialna. No, rozmawialiśmy przed chwilą o wojskach obrony terytorialnej i w ogóle wzmocnieniu obrony terytorialnej przy granicy polsko-białoruskiej. Eee, przy okazji, chciałem Cię, eee, Andrzeju, zapytać o to, jaka jest rola Straży Pożarnej, również Ochotniczej Straży Pożarnej w systemie obrony terytorialnej. Eee, nie bez kozery pytam, bo mam na sobie koszulkę Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńczyk, rok 1885. To jest jedna z najstarszych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Mazowsza. W miejscowości Kamieńczyk nad Bugiem, gdzie są moje też korzenie rodzinne. Jeszcze do niedawna żyła tam moja rodzina. Teraz już niestety odwiedzam ich na cmentarzu, ale mam tam trochę, trochę znajomych, właśnie między innymi zaangażowanych w Ochotniczą Straż Pożarną. Czy uważasz, że strażacy, których zdaje się jest kilkaset tysięcy, jeżeli się mylę, to jest prostuj, zrzeszeni w OSP w całej Polsce. Czy to jest rzeczywiście bardzo ważny element obronności państwa polskiego? Przede wszystkim jest to niezwykle ważny element. Ochrony, że tak powiem, państwa polskiego, ponieważ jest to, można powiedzieć, paramilitarna struktura, która jest w systemie wewnętrznych, podlega nie pod Ministerstwo Obrony, pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale faktycznie mamy ponad 700 tysięcy członków ochotniczych straży pożarnych, ponad 230 tysięcy ochotników w oddziałach bojowych. I na co trzeba zwrócić uwagę? Ochotnicze straże pożarne działają w małych miasteczkach i na wsiach, czyli tam, gdzie mieszka 40% ludności. I przy całkowitym braku obrony cywilnej w Polsce, gdzie przez 8 lat ani Platforma, a przez następne 8 lat PiS nie odbudował systemu obrony cywilnej, to właśnie te małe miasteczka i wioski w postaci ochotniczych straży pożarnych. Mają na miastkę tego sprawnego systemu, którego pozbawione są całkowicie ośrodki wielkomiejskie. I tutaj, jeżeli chodzi o Ochotnicze Straże Pożarne, to przede wszystkim one są nie tylko w kwestii ratownictwa, w kwestii gaszenia pożarów, ale także w przypadku na przykład takich potrzeb, jak ewakuacja ludności cywilnej z danego terenu, rozśrodkowanie, y, zabezpieczenie y, drożności dróg. Zabezpieczenie na przykład wsparcia ludności ewakuowanej w różnego rodzaju systemy, które potrzebne są do egzystencji żywność, woda, inne kwestie. Także ja to powtarzam, to jest dobro narodowe, które kształtowało się pod względem struktury i systemu ponad 100 lat, i jest to wzór dla obrony terytorialnej. I tak naprawdę, jeżeli byśmy. W rzeczywistości mieli jakoś określać, jak powinna wyglądać obrona terytorialna, to stany ilościowe ochotniczych straży pożarnych powinny być tutaj takim wzorem. Dalej o sprawach obronności. Może zanim przejdę do, tych, do tego, co było najgłośniejsze w ostatnim czasie, to znaczy do defilady 15 sierpnia w Warszawie, to chciałbym Cię zapytać o sprawę no, kontrowersyjną, polityczną, mianowicie chodzi o pytania referendalne. Pojawiło się pytanie: cztery pytania referendalne, między innymi pytanie czy należy rozebrać zaporę na granicy polsko-białoruskiej ja rozumiem że politycy pisu tak sformułowali te pytania żeby było cztery razy na nie no bo one są tak postawione że w zasadzie każdy normalny człowiek odpowie na nie ale w ogóle takie pytanie żeby rozbierać zaporę która powstawała w przeciągu ostatnich dwóch czy trzech lat, no dla mnie to jest jakieś, jakieś kuriozum. Czy to jest tylko jakaś prowokacja polityczna, czy po prostu, e, no nie wiem, e, dziwne, bo nawet gdyby zapadła taka decyzja kuriozalna, żeby ją rozbierać, no to, to kompletnie to nie ma sensu. Ona już stoi, lepiej czy gorzej spełnia swoje zadanie, ale rozbieranie czegoś, co się budowało dwa lata temu, no, czy, czy, czy ty uważasz, że to jest mądre i dobre pytanie? Przede wszystkim to pokazuje, że zbyt poważnie PiS nie traktuje narodu, ponieważ referendum jest takim elementem, gdzie powinno się rozstrzygać takie najważniejsze, można powiedzieć, problemy społeczne. Na przykład, czy ma być 800 plus. Na przykład, czy imigranci powinni dostawać pełen socjal w Polsce, a nie podstawowe zabezpieczenie? Na przykład, czy zgadzamy się na to, żeby samochody napędzane tradycyjnymi paliwami zniknęły ze sprzedaży po 2035 roku? To są istotne rzeczy. Może być y, także pytanie y, na przykład y, związane z kwestią czy na przykład wybudować taki sam płod jak na, y, na Białorusi na Ukrainie. Czy od strony królewca. To takie pytania y, to ja rozumiem, ale rozbierać coś co jest elementem ochrony Rzeczpospolitej które działa z dnia na dzień, to jest po prostu infantylizm. Po prostu ktoś zupełnie niepoważnie traktuje i bawi się instytucją referendum. Dlatego tutaj z tej strony po prostu należy podchodzić do tego, że w rzeczywistości PiS traktuje w ogóle i swoich wyborców, i cały naród bardzo instrumentalnie. Ja byłem w szoku, kiedy usłyszałem w ogóle takie propozycje pytań. No to może ostatnie e, e, pytanie. E, wspomniałem, chciałbym cię zapytać o defiladę 15 e, sierpnia 2023 roku, która się odbyła w Warszawie e, nad Wisłą, e, na bulwarach nadwiślańskich. E, zgromadziła e, chyba ponad 2000 żołnierzy, e, myślę, że chyba około 200 pojazdów i około e, 100. Latających obiektów, samolotów, helikopterów i tak dalej. No, wielu twierdziło, że była to największa i najbardziej taka imponująca demonstracja siły. No właśnie, czy była to rzeczywiście demonstracja siły polskiej armii i czy ta armia już jest tak silna, czy to jest po prostu pokazanie e, armii w budowie? Czyli e, kiedyś była taka audycja, e, dyrekcja cyrku w budowie e, w Trójce, żeby to się nie okazało, że my ciągle coś budujemy, ciągle coś rozwijamy, ale e, nigdy nie jesteśmy w stanie tego dokończyć. E, czy rzeczywiście na podstawie tej zorganizowanej, dosyć sprawnie e, defilady można powiedzieć, że siła obronna Polski idzie w górę? Przede wszystkim, tu i tak jak wspomniałeś, to była nawet nie w budowie, tylko w zamiarach budowy. Po, ponieważ ja zwrócę tylko na kilka elementów, były pokazane kraby, których mieliśmy ponad 100 w siłach zbrojnych, 70 oddaliśmy Ukrainie. Więc to były jakby symbole. Także armatochaubice koreańskie K9. To mamy tylko jeden dywizjon. Jeżeli chodzi o na przykład transportary borsuk, one jeszcze nie weszły do produkcji, a pokazano prototypy, które były testowane i, i, te, i na tej paradzie prezentowano prototypy. Jeżeli chodzi o czołgi K2 koreańskie, to mamy je zaledwie dwadzieścia kilka sztuk, podobnie jak Abramsów. A, czyli myśmy uzupełnili siły zbrojne o 10% czołgów, które po prostu przekazaliśmy darmowo Ukrainie. To przepraszam, Więc... cię, ba przepraszam cię bardzo. Czy to oznacza, że na defiladzie pokazano prawie 100% tego sprzętu, który wymieniłeś, czyli czołgów K2, Abramsów, no, prototypów Borsuka czy Krabów, że, że pra my praktycznie nic ponad to, co na defiladzie nie mamy? Nie no, po prostu ja tylko pokazuję pewne elementy, pokazano być może około 50% tego, co mamy Aha. z tych nowego sprzętu. Ja mówię o nowym sprzęcie, Aha. bo pokazano oczywiście Rosomaki, których mamy około 800, a 200 przekazaliśmy, już na pewno na pewno dużo mniej, bo 200 przekazaliśmy ostatnio Ukrainie. Jeżeli chodzi ze statków powietrznych, to tak naprawdę y, duży procent to było śmigłowców, y, które były śmigłowcami natowskimi, które mamy mieć, ale to byli, były śmigłowce y, głównie amerykańskie. Y, tak samo y, jeżeli chodzi o część y, samolotów. Y, więc y, oczywiście y, pokazano tam F16, które są w naszych siłach zbrojnych, pokazano Inny sprzęt, który znajduje się na wyposażeniu, ale zasadniczo, na przykład na, na wspomniane borsuki, które gdzie pokazano prototypy, borsuki dopiero w przyszłym roku mają wejść do produkcji, a pierwsze sztuki mają docierać do sił zbrojnych w 2025 roku. Tak samo. Zasadniczo ilość czołgów K2 i Abrams A2, one mają do Sił Zbrojnych Polski dotrzeć w 2025 roku. Czyli przez najbliższe dwa lata będziemy po prostu w budowie albo w zamiarze rozbudowy Sił Zbrojnych. Więc, tak naprawdę, tą 350 tysięczną armię mamy mieć w 2035 roku, a w rzeczywistości, jeżeli tempo się rozwoju sił zbrojnych nie nastąpi, to my w 2050 roku nie będziemy mieli takiej armii. I, i tutaj ja tylko zwrócę uwagę, że dla PiSu jest to wykorzystywane czysto pr to co się w tej chwili dzieje, czyli oni pokazują zamiary swoje i oczekiwania, jako fakty, które już zaistniały. One nie zaistniały, bo one mogą zaistnieć za kilka lat. A o opisie już wtedy może mało kto pamiętać. W związku z tym musimy bardzo poważnie podchodzić do tych kwestii, bo to nie jest kwestia polityki, to nie jest kwestia to, że ja krytykuję czy wskazuję, tylko to jest kwestia odpowiedzialności za państwo i za bezpieczeństwo narodu. Więc to, to są takie obszary, gdzie tutaj nie może być żartów, nie możemy po prostu tutaj w tym obszarze w jakikolwiek sposób łudzić społeczeństwo. Musimy pokazywać stany, jakie mamy i mamy po prostu przygotowywać społeczeństwo do na ciężkie także czasy. Więc. Jeżeli mówimy o siłach zbrojnych, musimy pokazać system sił zbrojnych. Musimy pokazać w ogóle istotne zmiany, które będą w tym systemie. Obrona terytorialna musi być obroną terytorialną, masową, a nie y, ograniczonymi wojskami wewnętrznymi, jak w tej chwili. Y, tutaj musi dojść do bardzo wielu zmian. No to znowu nasza rozmowa nie była zbyt optymistyczna bo tak jak powiedziałeś, poruszamy się często w pewnych zamiarach, a nie w pewnych faktach. Fakty troszeczkę inaczej wyglądają niż to, co można zobaczyć na ekranach telewizora, czy usłyszeć w radio, czy usłyszeć w wystąpieniach różnych dygnitarzy politycznych. Ale do będziemy do tych tematów wracać. Zapewne przy kolejnej okazji więcej porozmawiamy też o wyborach, w których Andrzej Zapałowski startuje z jednego z dwóch okręgów podkarpackich, mianowicie z okręgu w Krośnie. I jesteś tam, zdaje się, na pozycji numer jeden w tym okręgu z ramienia Konfederacji. Potwierdzasz to? Tak, tak. Wszystko wskazuje na to, że wystartuje z pierwszego miejsca na Podkarpaciu. Oby tak było. Trzymamy kciuki. No, mam sporo. E, swoich znajomych, swoich również rozmówców e, na listach, e, zwłaszcza Konfederacji, ale też innych komitetów wyborczych, e, czy to do Sejmu, czy do Senatu. Wczoraj, na przykład, mieliśmy spotkanie w Warszawie, w którym wystąpił Dariusz Loranty. Mówił o rocznicy paktu Ribbentrop-Mołotow. Bardzo ciekawe spotkanie. Niebawem e, ukaże się na kanale Centrum Edukacyjnego Polska. On też e, jest kandydatem do senatu z województwa świętokrzyskiego. E, i, I co prawda nie z konfederacji, bo miał propozycję z konfederacji, wybrał e, inny start, ale ale. Mm, ale e, trzymam kciuki za wszystkich znajomych, których znam, do których mam zaufanie w tych wyborach, bo chodzi o to, żeby jak najwięcej e, sensownych ludzi dostało się do polskiego parlamentu. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Andrzej Zapałowski. Dziękuję Ci bardzo, Andrzeju. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. E, a Państwa zachęcam do oglądania naszych programów, zarówno na YouTubie, na Ramlu, na Bitszu, na CDA. Bardzo proszę o wsparcie finansowe, które jest potrzebne, gdyż prowadzenie działalności w naszych kierunkach statutowych, edukacja, media, wydawnictwa no jest coraz droższe i nawet drobne wkłady po 5, 10, 15 zł miesięcznie, ale regularne najlepiej, bardzo nam pomagają jakoś planować nasz budżet i nasze działania, zachęcam też do zaglądania na stronę cep-sklep.pl, a tam książki wydawane przez nasze wydawnictwo i wydawnictwa z nami zaprzyjaźnione. Z naszych wydawnictw to oczywiście seria Gorące Tematy, tam są cztery książki, między innymi Źródła finansowe nazizmu, komunizmu i e, czyli w cieniu Wall Street, to jest francuski oficer um, służb specjalnych Pierre de Villemare, autor tego, tej książki. Ksio seria jedynie prawda jest ciekawa. Tam w tej chwili wychodzi ósma książka dotycząca <coughs> Jędrzeja Giertycha. Poprzednie to m.in. książka o e, Bolesławie Piaseckim, trzy książki o kulisach II wojny światowej, e, także książki o polskich kresach wschodnich. Polecam książkę wydaną przez Biblioteczkę Myśli Polskiej Ukraina między wojną a pokojem. To jest kolejna część publicystyki Myśli Polskiej na temat konfliktu na Ukrainie. Poprzedni Tomik miał tytuł Ukraina w ogniu. Z tej samej Biblioteczki Myśli Polskiej książka Aleksandr Dugin Manifest Wielkiego Wyzwolenia i Pisma Czasu Wojny. Polecam książkę bardzo ważną, historyczną Niebezpieczny Związek Tajna Współpraca USA-Izrael autorzy Andrew i Lizley Cockburn to jest książka wydana sumptem Stanisława Tymińskiego także książkę Rewolta Marcowa Narodziny, Życie i Śmierć PRL-u, jest to książka pod pseudonimem Jerzy Brochocki kryje się Ryszard, Ryszard Gontarz oraz książki dotyczące Spraw międzynarodowych, książka Krzysztofa Balińskiego, ambasadora polskiego w Syrii swego czasu, Ministerstwo Spraw Obcych, czyli Polskie Sprawy w Obce Ręce. Bardzo ciekawa, bardzo ważna pozycja. Oraz najnowsza książka, pierwsza część tej najnowszej książki, która już wyszła, druga część ma wyjść w przeciągu mniej więcej półtora, dwóch miesięcy. Henryk Pająk na Wschodzie bez zmian. To jest książka o kryzysie. Właśnie e, rosyjsko-ukraińskim i wojnie e, toczącej się od półtora roku na wschodzie. Dziękuję Państwu za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.